Cześć, witajcie z tej strony modfan.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, co zmieniłem w ogarze. A zmieniłem oto to, że zdrapałem ten podkład. No i teraz mamy chrom. Jeszcze będę to poprawiał, bo gdzieniegdzie został ten podkład jeszcze trochę. Ale to z czasem się wszystko poprawi. Dzisiaj do ogara będę zamawiał części. No i będzie nowa ta guma, będą naklejki, Romet i Ogar 200. Będzie jeszcze prawdopodobnie filterek paliwa, żeby był filterek, na pewno będzie. No i w sumie tyle się zmieniło w ogarze. To co wam tutaj mówiłem, że ta felga. No i jeszcze tutaj dorobiłem to, trzeba będzie dokręcić. Bo po prostu gwint się wyrobił, ale jakoś mi się udało taką śrubkę inną zabrać, no i się wkręciło. Więc co, odpalimy ogara. Jest zimny, wręcz bardzo zimny. Ok, odkręcamy. Dopompuję 4 razy. Tutaj też 3, raz, 2, 3, 4 i kopiemy. A więc tak, pracuje ogar. Myślę, że naprawdę ok. Według mnie od razu lepiej się prezentuje bez tego podkładu. No i jak już mówiłem, będę dzisiaj zamawiał naklejki, filtrek. No i będę zamawiał dętkę do tamtego pomarańczowego, bo mi strzeliła. Będę też zamawiał na zapas tarczę sprzęgłowe. No i różne takie części. Więc to by było na tyle. Jeśli chcecie kolejny odcinek z ogara, to 5 łapek w górę. No i dzisiaj prawdopodobnie jeszcze wleci odcinek z kosiarką NAK, bo nagrywałem go chyba sobie z tydzień temu. No i zapomniałem go wrzucić i będzie po prostu na zapas. Więc to by było na tyle. Subskrybujcie i lajkujcie po więcej filmików. No i dziękuję wam za prawie 35 subskrypcji. Cześć!